część naszego spotkania z naszym ojcem generałem. Czcigodnej drogi na pierwsze generale, reverendissimo e carissimo nostro padre generale, siamo lieti di poterla accogliere tra di noi e salutare. Le diamo un cordiale benvenuto. Witam więc w imieniu całego laikatu karmelitańskiego w prowincji krakowskiej, a więc zarówno w imieniu poszczególnych grup laikatu, którzy są tutaj obecni, a zostaną wymienieni w dalszej części spotkania, jak i świeckiego zakonu karmelitów bosych. Wizytacja ojca generała jest zawsze dla nas ważnym wydarzeniem. Cieszymy się, że ojciec generał zechciał się z nami spotkać, przewodniczyć mszy świętej, przyjąć przyrzeczenia i śluby członków świeckiego Karmelu. Jesteśmy świadomi, że gościmy wśród siebie Ojca i Przełożonego. A co to dla nas znaczy? Pan Jezus pouczał, że mamy tylko jednego Ojca, Ojca w niebie, a święty Paweł dodawał, że od Niego bierze początek wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. Dzieci zawsze potrzebują Ojca. My jesteśmy dziećmi, duchowymi dziećmi, bo zrodziliśmy się do głębszego życia duchowego w Karmelu. Ojcze generale, jesteś naszym ojcem, dobrym ojcem, bo Twoje ojcostwo wyrasta z jedynego ojcostwa Bożego i poprzez swoją funkcję reprezentujesz go wobec nas. Powiedziałem, że gościmy wśród nas przełożonego, co więcej, najwyższego przełożonego naszego zakonu, którego otaczamy szacunkiem i miłością. Jako najwyższy przełożony przybywa do nas z wizytacją pasterską, by zapoznać się z naszym życiem i jeśli trzeba udzielić nam poleceń i wskazówek. Do niego należy troska o wierność charyzmatowi, który przekazali nam nasi założyciele i święci. Także troska o jedność całego zakonu, zarówno braci habitowych, sióstr klauzurowych świeckiego zakonu, jak i wszystkich instytutów i różnych grup laikatu karmelitańskiego. Postrzegamy zatem w naszym ojcu generale szczególny znak naszej jedności. Utożsamiamy się niejako z jego osobą i w jego obecności utwierdzamy się na nowo w naszym karmelitańskim charyzmacie. Pragniemy teraz przedstawić krótko naszemu ojcu generałowi obecnych tutaj reprezentantów naszego laikatu. Bardzo proszę o zabranie głosu Brittę Widuch, przewodniczącą Świeckiej Rady Świeckiego Karmelu. Czcigodny ojcze generale, to dla nas wielka radość, że mogliśmy dzisiaj modlić się razem z ojcem generałem i uczestniczyć w Eucharystii, która była sprawowana przez Ojca. Niech mi będzie w imieniu zgromadzonych tutaj tak licznie członków świeckiego zakonu przedstawić trochę naszą prowincję. Tworzą ją 43 wspólnoty, jak już ojciec prowincjał mówił na początku mszy świętej, z czego 33 są w kraju, 9 za granicą. Cieszy nas szczególnie to, jak już ojciec prowincja mówił, jest nas prawie 900 osób. Cieszy nas to, że ciągle przybywa nowych wspólnot. W ubiegłym roku powstały 3 wspólnoty. Jedna w Kętach w Podlesiu, jedna w Kigali i jedna w Wielkie na Słowacji. I jeszcze właśnie widzimy ostatnio wielki rozkwit świeckiego zakonu. Ciągle pojawiają się nowe osoby, nowi członkowie świeckiego zakonu i są to osoby coraz młodsze. Więc to bardzo nas cieszy. Świecki Karmel żyje tym samym charyzmatem, co ojca, co cały zakon. A więc w łączności z nim przygotowujemy się do obchodów 500-lecia urodzin świętej Teresy od Jezusa. Tak jak cały zakon, w poprzednich latach pochylaliśmy się nad Księgą Życia, potem Drogą Doskonałości, a w tej chwili studiujemy Księgę Fundacji. Nasze programy życia i posługiwania opieramy właśnie na naukach naszej świętej matki oraz na
programie duszpasterskim Kościoła w Polsce. Krakowska prowincja przygotowuje się do aktu zawierzenia prowincji Duchowi Świętemu. I świecki zakon łączności właśnie z całym zakonem także podjął przygotowanie. Czynimy to poprzez nowennę 9-miesięczną. Polega ona na tym, że na naszych spotkaniach miesięcznych odmawiamy modlitwę do Ducha Świętego, rozważamy teksty naszych świętych, te teksty, które oni napisali o Duchu Świętym i modlimy się właśnie do Ducha Świętego. Także w łączności z ojcami i mniszkami dokonamy zawierzenia naszych wspólnot, także w dniu uroczystość zesłania Ducha Świętego. Także niebawem ukaże się polska wersja Ratio Institutionis. Opracowujemy nasz podręcznik formacyjny. Dotychczas ukazały się 3 części naszego podręcznika, następne 3 są w opracowaniu. W najbliższym czasie ukaże się następna część. Świecki zakon naszej prowincji wydaje kwartalnik Żyć Kargelem w świecie. Jest on tworzony przez wiele osób zaangażowanych właśnie w redakcję, w pisanie wiadomości do tego kwartalnika i w nim oprócz tematów dotyczących duchowości, informacji są zamieszczane wiadomości z naszego życia codziennego, z życia z naszych wspólnot. Wspieramy także działalność misyjną naszych misjonarzy. Wiele osób, wielu członków świeckiego zakonu podejmuje modlitwę za konkretnego misjonarza, a także wspieramy materialnie naszych ojców. A w lipcu w Czernej prowadzony jest kiermasz misyjny, którego roku właśnie przeznaczamy także na misję. Wiele naszych wspólnot bardzo blisko współpracuje i utrzymuje bliskie relacje z naszymi siostrami karmelitankami, mniszkami polskimi. Obecnie przygotowujemy się do 7 już kongresu prowincjalnego naszej prowincji, który odbędzie się w dniach od 12 do 15 lipca w Przemyślu. Hasłem tegorocznego kongresu będzie: jesteśmy wspólnotą w Kościele i dla Kościoła. Pragniemy na nim rozważać i wytyczyć kierunki naszego sposobu włączania się w dzieło nowej ewangelizacji. Tak pokrótce przedstawia się nasza działalność. Świeckiego Karmelu, która pełni funkcję prezesa.
są reprezentanci. Bardzo proszę. A to ja prosiłem tu bliżej, no ale nie zmieściliście się. Karmelitański ruch ekumeniczny stawia sobie za cel upowszechnianie idei ekumenizmu oraz szeroko zakrojoną formację intelektualną i duchową, obejmującą przestrzeń kultury, porozumienia i dialogu. Zdobyte doświadczenie członkowie wykorzystują w swoich środowiskach, a więc w rodzinie, pracy, w kościele i w różnych wspólnotach. Stowarzyszenie charytatywne imieniem świętego Rafała Kalinowskiego. Istnienie stowarzyszenia od 1994 roku jest odpowiedzią świeckiego Karmelu na potrzeby drugiego człowieka. Celem jest niesienie duchowej i materialnej pomocy ludziom starszym, dzieciom i rodzinom samotnym i opuszczonym. Stowarzyszenie obejmuje swoją pomocą około 140 osób w Krakowie. Obecnie prezesem jest Marek Maj ze Wspólnoty Krakowskiej. Bardzo proszę. Jeszcze ktoś ze współpracowników? A są. Witam serdecznie. Towarzystwo imieniem świętej Edyty Stein, oddział w Lublińcu. Towarzystwo gromadzi w swoich szeregach około 40-50 członków. Korzystają oni z duchowego dziedzictwa wielkiej patronki Europy, upowszechniają jej postać i doktrynę. Między innymi kilka lat temu towarzystwo zorganizowało sesje naukowe, duszpasterskie i spotkania o charakterze kulturalnym w związku z decyzją Rady Miasta o ogłoszeniu Edyty Stein patronką Lublińca. Prezesem jest pan Sylwin Bechcicki. Bardzo proszę reprezentantów o powstanie. I pan Sylwin z panem wiceprezesem tu podarowali ojcu generałowi publikację, więc ja krótko prezentuję was i te grupy. Jeśli ojciec generał będzie zainteresowany, to jeszcze o coś zapyta, a też można później w dialogu z ojcem generałem dopowiedzieć. Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec powstało 14 lat temu. Obecnie liczy około 150 osób. Wspiera aktywnie proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej. A tu dodam, że po zakończeniu etapu diecezjalnego dokumenty zostały przekazane w tym roku do Stolicy Świętej. Towarzystwo organizuje corocznie pielgrzymki do Stryszarzy i Siwcówki, upowszechnia postać i duchowe przesłanie Kunegundy Siwiec. Zarząd liczy 7 osób, a prezesem jest Sławomir Kruk. Jeszcze ktoś? Nie ma nikogo? Tak jest, bardzo proszę. Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy jest beniaminkiem naszej prowincji, to znaczy o najmłodszym takim synku. Powstało w Wadowicach w roku 2005. Jego celem jest propagowanie postaci i duchowego ideału, którym żył ojciec Rudolf Warzecha, a także wspieranie procesu beatyfikacyjnego. Prezesem jest pani Władysława Misiarz, a funkcję wiceprezesów pełnią pani Stanisława Warzecha i pan Stanisław Płonka. Tak? Tak. Ponadto na terenie naszej prowincji istnieje karmelitański ruch ewangelizacyjno-modlitewny w Przemyślu, Stowarzyszenie Młodzieżowe Alternatywa imieniem świętego Rafała Kalinowskiego w Jaworznie oraz Krąg Przyjaciół świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, gromadzące sympatyków świętej karmelitanki z całej Polski. Zdaje się, że reprezentantów tych trzech grup nie ma. Jeśli przybyli w ostatniej chwili, a ja o tym nie wiem, proszę o powstanie. Nie ma. Czyli nie przyszły zgłoszenia, nikt nie przyjechał. I jeszcze ponownie proszę Rytę i Duch Posłów. Czcigodny Ojcze, prosimy Ojca o skierowanie do nas teraz swojego słowa, swojego przesłania, aby Ojciec
ukierunkował nas i powiedział, jak moglibyśmy w ramach naszego charyzmatu włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji. To, co jest prawdziwe, to, co odnosi się do całego Kościoła, również jest
prawdziwe w przypadku w odniesieniu do Karmelu, terezyńskiego. Ora noi nella Chiesa abbiamo una missione particolare che scaturisce da un dono che il Signore ci ha fatto. My mamy w Kościele pewną szczególną misję, która wynika z daru, jaki Bóg ofiarował nam. Questo dono che appunto noi chiamiamo il carisma, carisma teresiano. Ten dar, który my nazywamy charyzmatem karmelitańskim. Tutto quello che noi possiamo fare, dare e soprattutto essere nella Chiesa viene da questo dono che abbiamo ricevuto e di cui siamo responsabili. Wszystko to, co możemy zrobić, to czym, kim możemy być, wynika właśnie z tego daru, który powinniśmy przyjąć i za który jesteśmy odpowiedzialni. Io penso che la prima cosa, il primo messaggio che vorrei lanciare a voi, ma dovrei dire a noi, appunto perché siamo un popolo e una famiglia unita dalla stessa vocazione, ecco il primo messaggio che vorrei lanciarvi è questo: impariamo a conoscere e a stimare, ad apprezzare questo dono che abbiamo ricevuto. Pierwszym przesłaniem, jakie chciałbym do Was skierować, raczej do nas, ponieważ tworzymy jedną rodzinę, jest właśnie to, aby wydobyć to, kim jesteśmy. Aby docenić to, kim jesteśmy. E questo dono che, che io sento in me e che penso ciascuno di noi sente, no? In se stesso, no? Cioè è importante che lo consideriamo non come qualcosa che è fuori di noi, no? che ci viene dato dall'esterno, ma è qualcosa che appartiene alla nostra personalità, alla nostra individualità. Ten dar, który odkrywamy, musimy go odkryć jako, nie jako coś zewnętrznego, ale jako coś, co jest w nas, jako coś, co po prostu daje naszą, stanowi naszą tożsamość. In questo senso la vocazione al Carmelo mi aiuta a conoscere meglio chi sono io e quale può essere la mia vita. W tym znaczeniu powołanie karmelitańskie pozwala lepiej zrozumieć, kim jestem ja sam i jaki sens, jaką wartość ma moje życie. È qualcosa di molto profondo, non è qualcosa di superficiale che si aggiunge, no? È qualcosa che serve per dare un fondamento e un indirizzo alla mia vita. Jest to coś, co daje fundament i kierunek mojemu życiu. Jest to coś dużo bardziej głębokiego. E in questo senso veramente vi inviterei a leggere, rileggere insieme a tutto l'ordine frati, alle monache, le opere di Santa Teresa. W tym znaczeniu chciałbym Was zachęcić, aby czytać razem, czytać na nowo, razem z całym zakonem dzieła świętej Teresy. Perché noi abbiamo ricevuto lo stesso dono, la stessa vocazione, solo che Teresa è stata la prima e ha avuto anche la capacità o la grazia di spiegare questo dono. Ponieważ my otrzymaliśmy ten sam dar, ten sam charyzmat, co święta Teresa, tylko Teresa też otrzymała szczególną łaskę, aby wyrazić ten charyzmat. Io non leggo Teresa semplicemente per conoscere lei, ma per conoscere meglio me stesso, il dono che a me è stato fatto. Nie czytam Teresy tylko po to, aby lepiej ją poznać, ale aby poznać dar, który został również dla mnie dany. Cioè, è importante che nella lettura di Teresa noi andiamo non semplicemente con uno spirito di interesse culturale o di devozione, ma veramente con le nostre vite. Ważne, aby w lekturze dzieł świętej Teresy
materialnym czy pewnej znajomości, ale w kluczu życia. Questo per me è un punto, fondamentale. In effetti, io credo non si può essere, non si può appartenere alla famiglia del Carmelo, Teresiano, senza passare attraverso una conoscenza diretta di Teresa e dei nostri santi. Jest to elementem kluczowym. Nie można należeć do Karmelu Terezjańskiego bez takiej bezpośredniej znajomości Teresy i świętych Karmelu. Cioè, c'è una ricchezza e una profondità della di questa eredità che abbiamo ricevuto che è necessario che noi assimiliamo perché altrimenti noi resteremo sempre a un livello un po' superficiale, no? Di conoscenza e di appartenenza al Carmelo. Il bogactwo tego patrimonio trzeba sobie koniecznie przyswoić. W przeciwnym razie zostaniemy jakby na uboczu całego tego dziedzictwa. Nel mondo certamente noi abbiamo tanti, ora io girando per il mondo vedo tante realtà laicali, no? Tante persone che si avvicinano al Carmelo. Jeżdżąc po świecie, wizytując różne miejsca, widzę wiele osób, grup świeckich, które w jakiś sposób zbliżają się do Karmelu. Però vedo che c'è una grande differenza quando le persone hanno questa conoscenza diretta, questa formazione approfondita proprio che viene dalla lettura, in particolare di Santa Teresa. Zauważam jednak różnicę, gdy te osoby wiążą się przez taką bezpośrednią lekturę, bezpośrednie doświadczenie świętej Teresy. Vi faccio un esempio. Sentivo con piacere che esiste una fraternità dell'ordine secolare adesso a Kigali, no? in Ruanda. Z radością, dam wam teraz przykład. Słyszałem z radością w czasie prezentacji, że powstała wspólnota w Kigali, w Ruandzie. Io sono stato il mese scorso in Malawi e ho incontrato una fraternità dell'ordine secolare lì e sono rimasto colpito dal fatto che queste persone erano veramente impegnate nella lettura di Santa Teresa. Miesiąc temu byłem w Malawi i to, co mnie uderzyło, to, że te osoby, które tworzą tamtejszą wspólnotę świętego Karmelu, są rzeczywiście zaangażowane w lekturę świętej Teresy. Nonostante la grande distanza culturale che c'è tra un africano di oggi e una donna spagnola del 1500, ma queste persone avevano trovato in Teresa una sorgente a cui attingere. Pomimo tej wielkiej przestrzeni, odległości pomiędzy współczesnym Afrykańczykiem a Teresą, kobietą z XVI wieku, ci ludzie, te osoby znajdują coś wspólnego, coś z czego mogą czerpać dla siebie. Quindi questa è la prima cosa su cui vorrei insistere, la necessità di una formazione e di una conoscenza diretta di Teresa. Pierwsza rzecz, na którą chcę zatem położyć nacisk, to jest właśnie to formacja i ta pogłębiona lektura świętej Teresy. E un altro punto che per me è estremamente importante. Drugim elementem, który dla mnie jest bardzo ważny, e che risulta anche dalla conoscenza, no, di Teresa, della sua esperienza, che wynika również ze znajomości Teresy i jej doświadczenia, è la centralità della dimensione comunitaria. To centralne miejsce wymiaru wspólnotowego. Vedete, l'esperienza di Teresa da un lato ha una dimensione profondamente personale, cioè a tu
doświadczenie Teresy jest bardzo osobistym doświadczeniem, takie vis-à-vis z Bogiem. Però proprio per questo ha bisogno poi di essere completata ed equilibrata da una, dall'inserimento in una comunità fraterna. Ale właśnie dlatego to doświadczenie pasz musi być uzupełnione później włączeniem się we wspólnotę i doświadczeniem wspólnoty. Perché Teresa è molto consapevole dei rischi che la vita spirituale presenta quando non è inserita in un contesto di chiesa. Teresa jest wyjątkowo świadoma, jakie są zagrożenia życia duchowego, jeżeli to życie, to osobiste doświadczenie nie jest włączone w doświadczenie i w życie Kościoła. Lei ha sempre avuto bisogno degli altri, di confrontarsi con gli altri, non soltanto con i sacerdoti o con i confessori, ma con appunto con dei laici, con le consorelle del monastero, ma è in costante contatto con altre persone. Ogni giorno ha preso la penna per scrivere delle lettere. Teresa zawsze żyła w kontakcie z innymi, zawsze potrzebowała drugich. Codziennie pisała listy, potrzebowała nie tylko kapłanów, ale też współsióstr czy osób świeckich. Ecco, a me pare che su questo oggi noi dobbiamo insistere molto, perché ci sono diversi rischi nella Chiesa e nel mondo di oggi. Myślę, że na to dziś musimy położyć nacisk, ponieważ są różne zagrożenia w Kościele i w świecie współcześnie. Ci sono da un lato nel mondo rischi di individualismo, no? E di chiusura alla relazione con l'altro. Są między innymi zagrożeniem zamknięcie się, indywidualizm, odcięcie się od drugiego. Perché la relazione con l'altro è sempre faticosa, perché entrare in relazione con un altro uomo, con un'altra persona, significa sempre portare alla luce il mio peccato, il mio limite e il suo peccato. Ponieważ doświadczenie, relacja z drugim jest zawsze trudną relacją, ponieważ jest to swego rodzaju konfrontacja swojego własnego grzechu i również grzechu drugiej osoby, drugiej strony. Questo non ci piace, noi preferiremmo volare, no, verso chissà quali altezze mistiche, ma questo sarebbe un'illusione. I to wcale nam się nie podoba, ponieważ wolelibyśmy raczej zlecieć na jakieś wyżyny mistyczne, niż konfrontować grzech, który nie jest łatwy. Al Carmelo normalmente non si vola, si cammina. W Karmelu jednak zwykle nie wzlatuje się na wyżyny, ale chodzi się po ziemi. Giorno dopo giorno, incontrando, appunto, facendo esperienza dell'umanità dell'uomo e dell'umanità di Dio. Dzień po dniu, stawiając kroki i nabywając tego doświadczenia, doświadczenia też natury ludzkiej Boga i tego spotkania natury ludzkiej z Bogiem, idąc po ziemi. Se dovessi dire qual è il campo dove noi lavoriamo, no? Attraverso la preghiera, attraverso la nostra vita comune, è proprio l'umanità. Gdybym miał w jakiś sposób zarysować pole, na którym pracujemy, poprzez modlitwę, to właśnie ten wymiar ludzki. La scoperta dell'umanità di Cristo che porta poi a scoprire tutta la ricchezza e la bellezza della nostra umanità. Właśnie odkrycie ludzkiej natury Jezusa powoduje odkrycie bogactwa naszej ludzkiej natury. Quindi questo è un altro punto per me. È importante ricordare ai frati, ricordare alle monache, ma ricordare anche ai laici che non possiamo fare un'esperienza piena del dono, del carisma che abbiamo ricevuto senza viverlo come comunità. Il
to jest element, który chciałbym przypomnieć i braciom, i mniszkom, i również świeckim, że bez tego doświadczenia nie można stać się darem dla innych, bez tego doświadczenia głębokiego natury ludzkiej, wymiaru ludzkiego. E questo voi capite implica fedeltà, fedeltà agli incontri, fedeltà a questo cammino comunitario e umiltà, cioè accettazione anche della realtà povera e umile delle nostre comunità. Oznacza to udział czynny w spotkaniach, udział w całym tym wysiłku formacyjnym, ale też zaakceptowanie tego ludzkiego wymiaru, ludzkiej natury i wierność w tej wędrówce wspólnotowej i odniesieniu właśnie tam jest podkreślona wierność. Ecco, e una terza cosa, un terzo aspetto che vorrei sottolineare con voi e che deriva da una vera esperienza sia di preghiera che di vita comunitaria, è la nostra missione. Trzecim elementem, jaki chciałbym podkreślić, który wynika zarówno z modlitwy, jak i z doświadczenia wspólnotowego, jest misja, wierność misji. E qui parlo proprio a voi laici, perché ci può essere la tentazione o l'idea che il laico non è attivo nella missione, ma piuttosto riceve passivamente, no, dai preti, dai frati, ma non è impegnato attivamente nel costruire la Chiesa. I tu zwracam się szczególnie do Was, świeckich, ponieważ może być taka myśl, taka idea, że świecki jest tym, który raczej wiernie, pasywnie otrzymuje tylko treści od księży czy od innych osób nauczających, a nie jest zaangażowany w misję. Io penso che se il Signore vi ha chiamati in un modo o nell'altro a far parte di questa famiglia è perché voleva che e vuole che voi vi impegnate attivamente nella costruzione della Chiesa. Wierzę, że jeśli Pan obdarzył Was powołaniem, wezwał Was do, aby w jakiś sposób uczestniczyć w sposób czynny zbliżyć się do Karmelu, to właśnie dlatego, że chce, abyście byli zaangażowani w czynny sposób w misji Kościoła. E questa costruzione è proprio secondo il carisma e il dono che avete ricevuto, che è un dono fondamentalmente di preghiera. I ten udział, ta misja wynika właśnie z tego daru, szczególnego daru, jakim jest modlitwa. Vedete, io ormai sto facendo un po' esperienza anche del laicato carmelitano e vedo che qualche volta c'è un problema di impegno da parte dei laici sotto questo aspetto proprio di missione. Zdobywam coraz większe doświadczenie również laikatu karmelitańskiego. Widzę, że czasami problemem jest właśnie to zaangażowanie czynne w misję. Vorrei ricordare che soprattutto ai membri dell'ordine secolare che voi avete fatto delle promesse o dei voti e tra questi c'è anche l'obbedienza. Chciałbym przypomnieć Wam, a szczególnie członkom świeckiego Karmelu, że dokonaliście czy to przyrzeczeń, czy ślubów i wśród tych jest również posłuszeństwo. Ecco, qual è il senso dell'obbedienza, della promessa di obbedienza per un laico o una laica che vive nel mondo e non in un convento? Jaki zatem jest sens, czy to przyrzeczenia, czy to ślubu posłuszeństwa w przypadku osoby świeckiej, która żyje nie w klasztorze, ale w świecie? Ma io penso che sia quel il senso di mettersi, essere disponibile alla propria comunità e quindi di dare alla vita della comunità e alla testimonianza del Carmelo una priorità. Myślę, że
takie bycie dyspozycyjnym względem wspólnoty i danie pierwszego miejsca wspólnocie, charyzmatowi w życiu, aby w ten sposób wyrazić właśnie ten wymiar. Qualche volta ho incontrato dei laici che erano impegnati in attività ecclesiali, ma che proprio per questo trascuravano la loro appartenenza all'ordine secolare perché avevano altre cose da fare all'interno sempre della Chiesa, io parlo con vari catechisti o altre cose. Spotkałem osoby, które należąc do świeckiego karmelu były tak zaangażowane w inne działalności duszpasterskie, chociażby katechizację, że to wszystko było ważniejsze niż przynależność do wspólnoty karmelu. Ecco, io penso che questo genere di decisioni, dove devo impegnarmi, come devo spendere le mie forze, quando si appartiene a una comunità, si è fatto delle promesse o dei voti, no? Per appartenere a quella comunità, si è disponibili a lasciarli discernere e giudicare da una comunità. Myślę, że w momencie, gdy należy się do jakiejś wspólnoty, przynależy się, wówczas kwestia rozeznania, gdzie i w jaki sposób zaangażować się, gdzie i w jaki sposób działać, w jaki sposób to rozeznanie zostaje zawierzone również w wspólnocie. Ecco, są to questi tre aspetti che in base alla mia esperienza vale la pena riaffermare proprio per avere un laicato che sia all'altezza del dono che ha ricevuto. Myślę, że to są te trzy elementy, które trzeba podkreślić, aby móc mówić o laikacie karmelitańskim na poziomie, na jakim powinien być. I vi assicuro che noi proprio come famiglia di Carmelo abbiamo un grande bisogno di questo laicato attivo, impegnato, convinto, motivato nella sua vocazione carmelitana. I zapewniam was, że cała rodzina karmelitańska potrzebuje właśnie takiego laikatu, który jest po pierwsze świadomy, a po drugie zaangażowany w misję. Nasza siostra przewodnicząca Rady Prowincjalnej prawdopodobnie przez roztargnienie nie wspomniała o tym, że prowadzimy stronę internetową ocds.org.pl. Właśnie jestem jedyną osobą, która tą stronę prowadzi od 13 lat. Chciałem zapytać, jak w świetle nowej ewangelizacji, jak ojciec przełożony generalny widziałby rolę mediów, szczególnie w naszym przypadku internetu. Chciałbym również wspomnieć o sytuacji telewizji Trwam, która w Polsce trwa, jeżeli ojciec o niej słyszał, i o ponad 2 milionach protestów w związku z tym, z nieprzyznaniem prawa do emisji na cyfrowym multipleksie. Dziękuję bardzo. Ojca generała prosimy o krótkie odpowiedzi.
żeby mogło więcej osób zadać takie pytanie. Devo dire che io non sono uno specialista in mass media. Nie jestem specjalistą w środkach przekazu. Ja też nie. Quindi sono uno un po' della vecchia generazione. Jestem raczej ze starszego pokolenia. Ja jestem starszy. Vedo che soprattutto per i più giovani, cioè la generazione insomma dei figli di mia sorella, dei miei nipoti. Ale myślę, że zwłaszcza dla młodego pokolenia, to znaczy dla siostrzeńców, bo właśnie, dla pokolenia siostrzeńców. E cioè, vedo che per loro soprattutto l'uso di questi social network è una cosa costante, quotidiana, no? Używanie wszelkich portali społecznościowych jest czymś codziennym. Quindi io credo che sia effettivamente un luogo, anche se virtuale, in cui dovremmo essere presenti. Myślę, że jest to przestrzeń, jakkolwiek wirtualna, ale taka, w której powinniśmy być obecni. Anche se non vi so dire esattamente come, perché appunto non ho alcuna pratica di questo strumento. Cioè, na razie nie potrafię wam powiedzieć, w jaki sposób, bo nie mam doświadczenia tego narzędzia. Ma ho l'impressione che su questo proprio i laici dovrebbero aiutarci. Myślę, że właśnie w tym świeccy powinni nam pomóc. Perché, ad esempio, vedo che le monache, anche se c'è stato qualche esperimento di presenza di comunità di monasteri sui vari Facebook, Twitter, non mi sembra molto consigliabile. Chcę na przykład, że niektóre mniszki zaistniały czy na Facebooku, czy na Twitterze, ale to raczej nie byłoby specjalnie do zalecenia. Sì, perché qualcosa che non si sposa bene, non si sente bene con la clausura, mi pare. Wydaje mi się jednak, że to zbytnio nie idzie w parze z klauzurą. Per quanto riguarda noi frati, sì, qualcuno ha questo diciamo, carisma particolare, questo talento particolare dell'utilizzo di mass media, ma in generale mi sembra che noi non facciamo molto riferimento a questo, anche perché l'età media, soprattutto in Europa, è piuttosto avanzata. Myślę, że natomiast jako bracia możemy używać, niektórzy nawet mają specjalny talent do tego czy charyzma, ale też kwestia tego, w jaki sposób, tym bardziej, że w Europie średnia wieku jest nieco wyższa braci i też nie wszyscy może się w tym odnajdują. Quindi in conclusione sì, proprio lei ha citato un ambito in cui credo che l'aiuto dei laici, il contributo dei laici è veramente importante. Podsumowując, tutaj pan wspomniał o właśnie takiej sferze, takim wymiarze, gdzie zaangażowanie świeckich byłoby bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Mnie by się bardzo podobały takie pytania nawiązujące do tego, co nam ojciec generał powiedział, prawda? Bo to jest dla nas bardzo istotne. Widzę już lasów, Iwona. Nawiązując do wypowiedzi ojca generała, szczególnie o tym właśnie posłuszeństwie i dyspozycyjności naszych świeckich braci i sióstr, jak ojciec widzi, ponieważ bronimy się troszeczkę przed zbytnią działalnością wykraczającą poza charyzmat karmelitański, o czym ojciec wspomniał, generał, jak to scentralizowanie mogłoby być przez ojców, czy wyjście nam naprzeciw w prowincji, czy też w całym zakonie, tych potrzeb, jakie widzi ojciec czy zakon, które by wychodziły od ojców, które my moglibyśmy się czynnie włączać misyjnie. Jak je widzi ojciec generał dla nas kierunek ewentualnie tu z zachodniej naszej Europy Środkowej lub też w całym zakonie na terenie całego świata? Sì, mi
sembra di aver capito il senso della domanda, se io dico, io padre generale dico, avete fatto un voto, una promessa di obbedienza, quindi dovete rendervi disponibili per un servizio all'ordine, alla comunità, lei mi domanda ma che cosa pensa che noi possiamo veramente fare di utile per l'ordine? Wydaje mi się, że zrozumiałem dobrze pytanie, to znaczy wychodząc z założenia, że złożyliśmy przyrzeczenia czy śluby posłuszeństwa, w tym momencie ojciec generał co mógłby, znaczy jak mógłby powiedzieć, czy wskazać wprost, co w takim razie mamy czynić? Questo è un po' il senso. Ora, io credo che dobbiamo distinguere due cose che però sono collegate. Myślę, że musimy rozróżnić dwie rzeczy, które są jednak powiązane. Cioè, c'è una dimensione proprio personale che vuol dire dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie per una formazione personale che è fatta di preghiera, che è fatta di lettura, che è fatta di meditazione. Jest pewien wymiar personalny, który jest właśnie takim zaangażowaniem w życie modlitwy, w lekturę, w medytację, dla formacji personalnej. Se c'è questo, allora si può dare veramente un contributo alla famiglia del Carmelo. Jeśli to ma miejsce, można rzeczywiście wnieść coś do rodziny Carmelo. Ora, io sono onesto, cerco di essere onesto e devo dire che da un lato questo la formazione dei laici spesso non arriva a una grande profondità. Chcę być tutaj szczery. Z jednej strony widzę, że często formacja osób świeckich nie dochodzi do takiej autentycznej głębi. Dall'altro noi come ordine frati, soprattutto parlo dei frati, non siamo abituati, educati ad avere un rapporto con i laici in cui condividiamo gli impegni. Z drugiej strony my, bracia, zakonnicy, nie jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy edukowani, wychowani do tego, aby współdzielić ze świeckimi jakieś zadania. E quindi ci troviamo con molte esigenze, molti bisogni a cui noi non riusciamo a rispondere, ma al tempo stesso non siamo in grado di affidarli a dei laici. Często zatem znajdujemy się w sytuacji, gdzie my, bracia, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wymagania, na potrzeby, a z drugiej strony nie potrafimy tego przekazać, lecić świeckim. Io direi da un lato perché non siamo appunto abituati. Z jednej strony dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni. È come se mancasse una, non dico una fiducia, ma sì, una tradizione in questo senso. Może nie tyle, że brakowałoby zaufania, ale pewnej tradycji w tym znaczeniu, w tym wymiarze. E dall'altro però è anche vero che non è così facile trovare laici che siano adatti e per la formazione, cioè che abbiano quindi fatto un cammino formativo molto serio e che possano offrire questa disponibilità di tempo e di forze. Z drugiej strony też nie jest łatwe znalezienie odpowiednich, odpowiedzialnych osób świeckich, takich, które już to by miały za sobą pewną formację pogłębioną, już to byłyby chętne właśnie, aby współpracować, aby pomóc.
Quindi ho l'impressione che ci sono delle ricchezze che potremmo sfruttare, ma che di fatto non sfruttiamo abbastanza. Wydaje mi się, że są pewne bogactwa, które mogłyby być wykorzystane, ale których nie wykorzystujemy. So, capito bene, Ivona domandava concretamente, no? Se lei vede qualche attività in cui noi come laici possiamo intraprendere questa attività dell'ordine o dei padri, se c'è qualche tale attività. Ma io penso che le attività di questo tipo ce ne sono molte, per esempio mi vengono in mente almeno due esempi, uno nelle Filippine, un altro in Colombia. Myślę, że jako przykłady konkretne takiej działalności świeckich mógłbym przytoczyć dwa przypadki z Filipin i z Kolumbii. Vedete, nelle Filippine, a Manila, dove ci sono i padri, i laici hanno una casa nella stessa proprietà, un po' come qui, no? Una casa che serve per gli esercizi spirituali, per i ritiri, che è gestita totalmente dall'ordine secolare. Na przykład w Manili, na Filipinach, jest podobny układ jak tutaj, czyli jest dom niedaleko klasztoru braci, dom, który służy do rekolekcji, a który jest w całości utrzymywany, organizowany przez świeckich. E anche in Colombia, a Medellin, c'è una cosa simile, cioè c'è un centro di conferenze, come un po' una scuola di spiritualità che è collegata col Carmelo, con i padri e con le monache, però anche lì sono i laici che la mandano avanti. Również Medellin, w Colombia, jest taki dom modlitwy, dom konferencyjny, który również jest we współpracy z braćmi, ale w całości utrzymywany, administrowany przez świeckich. Chciałam dodać nasz przykład tutaj, z naszej prowincji, ponieważ to, co ojciec powiedział, dwa kierunki się pojawiły, czyli zorganizowaliśmy w naszej prowincji studium teologii modlitwy dla wszystkich chętnych z poszczególnych wspólnot, które pogłębiają formację i taki jest kierunek, żeby później te osoby pogłębioną formacją mogły przenieść to na poszczególne wspólnoty. I dwa, weszliśmy we współpracę również z jednym z ojców, który prowadzi rekolekcje i warsztaty, czy pogłębia ten kontakt, czy ten kierunek, no, wydaje się słuszny i szukamy nowych dróg właśnie tej współpracy między ojcami. To taka jako świadectwo naszej tutaj działalności. Di questo anche, soprattutto per quello che riguarda la pedagogia della preghiera, ho visto che questo sia in Spagna anche in Francia, i laici sono molto impegnati, cioè a livello per esempio di parrocchie, creare dei gruppi di orazione o delle scuole di orazione in cui insegnano a pregare alla scuola di Teresa ai laici, ai giovani. Zwłaszcza w tym, co dotyczy nauczania modlitwy, zauważyłem chociażby w Hiszpanii, że są takie grupy, właśnie grupy modlitewne, które są w jakiś sposób animowane, tworzone, animowane przez świeckich. Però, a me sembrerebbe importante, lo dico proprio dal punto di vista del governo, dell'ordine, sembrerebbe importante che quando una provincia religiosa ragiona sul suo futuro, sul suo programma, potesse pensare anche alla presenza dei laici per fare insieme delle cose. I myślę, że jest ważne, aby jako przełożony zarządu generalnego, jako przełożony i ze strony, z punktu widzenia zarządu generalnego, że ważne, gdy jakaś prowincja myśli o swojej przyszłości, organizuje swoją przyszłość, aby w tej wizji uwzględnić również świeckich laików. Ja może przez mikrofon dopowiem, bo nie wiem, czy Iwona była słyszana tam z tyłu, że Iwona podkreśliła, ojciec generał mówił o pogłębionej formacji, że my staramy się to realizować, taką pogłębioną formację w ramach studium teologii modlitwy w Wadowicach, które jest organizowane, po to, żeby osoby uformowane
czy też co zostało wypowiedziane też na parafie i w ten sposób no, trochę lepiej współpracować. Nie wiem, czy zdążymy. Marto, zgłaszała się Sylwia do głosu. Bardzo proszę. Ponieważ ojciec tutaj podkreślił, że widziałby nas jako bardziej zaangażowanych w misję. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co ojciec pod pojęciem misję dokładniej rozumie i jak widzi do nas zaangażowanie w misję. Posłannictwo. Nasze posłannictwo. Apostolskie. Quando penso alla missione, non penso immediatamente all'apostolato, soprattutto all'apostolato concepito secondo lo schema dei sacerdoti, come fanno l'apostolato dei sacerdoti. Mówiąc o misji, czy myśląc o misji, nie mam na uwadze takiego apostolatu, w jaki sposób jest on rozumiany przez kapłanów. Cioè, io penso che anche quando usiamo questi termini, missione o apostolato, li pensiamo ancora in una prospettiva molto clericale. Myślę, że używając terminów misja, apostolat, często używamy ich w takiej perspektywie klerykalnej. Ma io credo che i vari luoghi in cui voi siete chiamati a operare, cioè a partire dalla famiglia, l'ambiente del lavoro, il quartiere, situazioni di bisogno in cui vi trovate, tutti questi sono luoghi di missione. Wierzę, że różne przestrzenie, w jakiej się znajdujecie, rozpoczynając od rodziny, przez miejsce pracy, przez dzielnice, miejsce zamieszkania, jesteście wezwani, aby tam właśnie przez bycie wypełniać misję. E quale missione? Ma, vedete, io penso, ad esempio, ci sono dei luoghi nel mondo, come per esempio paesi musulmani, in cui noi non possiamo fare un apostolato clericale. Jaka to misja? Chociażby są przestrzeni, są miejsca w świecie, choćby w krajach muzułmańskich, gdzie my jako kapłani nie możemy wykonywać oficjalnie działalności duszpasterskiej. Ma questo non significa che non c'è missione per la Chiesa. Ale nie oznacza to, że nie ma tam misji dla Kościoła. Questa missione si esprime tante volte in una forma molto semplice, quotidiana, di ascolto, di solidarietà, di amicizja. I misja to często się dokonuje przez zwykłą codzienność, przez słuchanie, przez zaangażowanie, przez pomoc. E quindi io penso che dovremmo avere questa visione molto ampia della missione e soprattutto per voi ecco, raggiungere una umanità che noi non raggiungiamo, che ci è lontana. Zwłaszcza w odniesieniu do Was, aby była to misja takim. Aby było to wyjście do tych osób, do tych przestrzeni, do których my nie możemy dotrzeć. Vedete, anche quando si parla di nuova evangelizzazione, ma probabilmente la nuova evangelizzazione ha anche dei soggetti nuovi. Gdy mówi się o nowej ewangelizacji, trzeba też wziąć pod uwagę, że ta nowa ewangelizacja ma też nowe podmioty. Cioè non è l'evangelizzazione fatta dai preti o dai frati o fatta dall'altare, dalla chiesa. Nie jest to tylko ewangelizacja wykonana przez braci, przez kapłanów od ołtarza. Cioè un'evangelizzazione che si fa per le strade, un'evangelizzazione che si fa nella vita quotidiana e i laici hanno un ruolo fondamentale in questo. Jest to też ewangelizacja, która dokonuje się na ulicy, również w różnych innych
sakramenta, gdzie osoby świeckie mają poważne zadanie. Certo, io capisco che c'è una sfida particolare per voi, perché mentre